Cześć, jeżeli ktoś jest pasjonatem starych urządzeń, zresztą nieważne jakich, czy to są rowery, czy to są motocykle, czy to są, tak jak w tym przypadku, stare odkurzacze, no to oczywiście multum informacji znajdzie w internecie, na forach, na grupach dyskusyjnych, na stronach internetowych, ale tak czy inaczej, bardzo polecam, zawsze warto przy każdej możliwej okazji pogrzebać w starej literaturze fachowej, bo można tam znaleźć mnóstwo rzeczy, których być może w internecie po prostu jeszcze nie ma. Dlatego pomyślałem sobie, że pomiędzy kolejnymi prezentacjami starych odkurzaczy, co jakiś czas zrobię takie króciutkie nagranie, w którym pokażę jakieś takie archiwalne wydawnictwa, które mogą się komuś z Was przydać albo zachęcić Was do tego, żeby takich pozycji poszukać właśnie w jakichś internetowych antykwariatach. Ja już w poprzednich nagraniach kilkakrotnie pokazywałem i korzystałem na przykład z tej kroniki rzeszowskiego Zelmeru. Pokazywałem też chyba ostatnio ten informator zaopatrzeniowca z 1968 roku, który jest świetnym źródłem wiedzy o różnych zakładach produkcyjnych z dawnych lat. A dzisiaj chciałbym pokazać bardzo krótko nowość, którą znalazłem niedawno w jednym z internetowych antykwariatów. To jest katalog silników elektrycznych małej mocy produkowanych w Polsce, wydany przez wydawnictwa przemysłu maszynowego WEMA w roku 1975. To jest moim zdaniem fantastyczna rzecz dla pasjonatów wszelkich urządzeń z tamtego czasu. Ten katalog obejmuje całą gamę rozmaitych silników, od indukcyjnych stosowanych na przykład w pralkach, szlifierkach, wentylatorach, poprzez silniki komutatorowe do narzędzi elektrycznych i urządzeń gospodarstwa domowego, aż po takie malutkie silniczki prądu stałego wykorzystywane m.in. w zabawkach, magnetofonach, jakichś innych drobnych mechanizmach. Ponieważ pokazuję ostatnio sporo starych polskich odkurzaczy, więc siłą rzeczy najbardziej zainteresowała mnie część poświęcona agregatom ssącym stosowanym właśnie w odkurzaczach. Jest tutaj wymienionych kilka typów urządzeń różnych producentów. Od razu na początku tej części katalogu znalazłem dobrze znajomy agregat ssący typu RH5500A, który niedawno w jednym z nagrań wyjmowałem z odkurzacza Zelmer typ 102B z chyba 1981 roku, jeżeli dobrze pamiętam. W każdym przypadku takiego silnika w katalogu zamieszczone są na początku króciutkie ogólne informacje o zastosowaniu i budowie danego silnika. Następnie jest schemat połączeń i są tabelki z charakterystyką obciążenia. Są oczywiście dane techniczne. Jest szczegółowy rysunek techniczny z wymiarami. To jest ważne dla osób, które zamawiały takie silniki do swoich produktów. Podana jest także zgodność z obowiązującymi wtedy normami. Jest informacja o ewentualnym dodatkowym wyposażeniu. Tak jak przy większości tych agregatów ssących są podane wymagane, potrzebne kondensatory przeciwzakłóceniowe. No i jeżeli dany silnik był produkowany na licencji, to można było też tutaj znaleźć taką informację. W tym przypadku jest podana japońska licencja Hitachi w przypadku tego silnika. No i na koniec przy każdym z tych silników podany jest też producent. Tutaj to jest zakład silników elektrycznych Silma w Zagórzu lub w niektórych przypadkach są też podane dane kontaktowe dystrybutora. Na przykład ten silnik można było zamówić także w biurze sprzedaży maszyn i aparatów elektrycznych w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 10. Jakie jeszcze typy agregatów ssących znajdują się w tym katalogu? Następny jest również produkowany przez zakład Silma typ RH5600, czyli pochodny poprzedniego silnika, a dalej są agregaty ssące typu SK10, przepraszam, przeleciałem, typu SK10 i SK10C, produkowane zarówno w zakładach elektromechanicznych Zelmer w Rzeszowie, jak i w zakładach aparatury spawalniczej ASPA we Wrocławiu. A kolejne prezentowane w katalogu agregaty ssące to już wyłącznie produkty rzeszowskiego Zelmeru. Tutaj typ 20, opisany jako przeznaczony do odkurzaczy domowych na drążku. Typ 20, typy 34 i 61, które różnią się właściwie tylko tym widocznym na zdjęciu i na rysunkach technicznych
tutaj wspornikiem oraz położeniem kondensatora. Obydwa typy przeznaczone zgodnie z opisem do lekkich odkurzaczy. No i wreszcie na końcu jest tutaj najmniejszy i chyba najlżejszy z nich wszystkich agregat ssący typ 17, stosowany w odkurzaczach samochodowych. Dalej są już silniki do młynków, robotów kuchennych, suszarek do włosów czy pomp wodnych. Myślę, że każdy znajdzie to, co go interesuje. A ponieważ przeczytanie tutaj wszystkich informacji, nawet tylko tych o samych agregatach ssących, zajęłoby sporo czasu, pomyślałem, że po prostu postaram się zrobić skan tych kilkunastu stron dotyczących silników do odkurzaczy czy agregatów ssących i udostępnić plik w opisie tego nagrania jako plik PDF. To jest bądź co bądź stara dokumentacja techniczna sprzed prawie pół wieku. To nie jest wydawnictwo komercyjne, które dzisiaj można gdzieś kupić w księgarniach. I no, nie dopuszczam się tutaj działania na szkodę jakichkolwiek praw autorskich. Myślę, że wręcz przeciwnie, bardzo zachęcam wszystkich zainteresowanych do znalezienia na przykład w internetowych antykwariatach podobnych edycji takiego katalogu, może z innych lat, i zaopatrzenia się w pełną wersję tego wydawnictwa. Na pewno jest to bardzo cenna rzecz dla wszystkich pasjonatów polskich urządzeń, jakichkolwiek urządzeń produkowanych w latach 70. czy 80. w Polsce. W następnym filmiku dotyczącym starej literatury technicznej postaram się pokazać może właśnie kolejny katalog z tej serii o silnikach elektrycznych małej mocy z końca lat 80. Na pewno pokażę też tę książeczkę o elektrycznych urządzeniach domowych z 1972 roku. Jest tutaj rozdział o popularnych wtedy typach odkurzaczy, warto go przeczytać. Takich archiwalnych, publicystycznych ciekawostek, bardzo cennych dla pasjonatów starego sprzętu, mam całkiem sporo i tak jak powiedziałem, postaram się w kolejnych odcinkach pomiędzy prezentacjami starych odkurzaczy je pokazać. Zrobię może nawet taką oddzielną playlistę literatura techniczna, żeby było to jakoś tam uporządkowane. Gdybyście mieli problem z dotarciem do takiego katalogu, a pilnie potrzebujecie jakiejś informacji o konkretnym urządzeniu czy konkretnym typie silnika z tego czasu, mniej więcej z połowy lat 70., dajcie znać, zawsze mogę jakiś tam fragment tego katalogu zeskanować i Wam to po prostu przesłać. Tyle na dzisiaj, a tak jak powiedziałem na początku, najbardziej podręcznym i takim wygodnym źródłem informacji o starych sprzętach jest oczywiście internet i takim ciekawym, ważnym, wartościowym miejscem dla pasjonatów starych odkurzaczy i nie tylko starych odkurzaczy, bo w ogóle starego sprzętu z minionych lat. Jest grupa kolekcjonerzy odkurzaczy na Messengerze. Tam jest bardzo wiele fachowych osób, które mają ogromną wiedzę. Jeżeli coś Was interesuje, macie jakieś pytania, to bez problemu tam z tą grupą się połączcie i na pewno ktoś chętnie Wam pomoże. Na razie, do następnego nagrania. Cześć!